Oto Fiat 500C Hybrid Red. 10 lat temu prawie kupiłem to miejskie cabrio. Czy żałuję, że zdecydowałem się na inny samochód? I czy po 15 latach od rozpoczęcia produkcji Fiat 500 nadal ma to coś? Zapraszam na test. Sponsorem odcinka jest autobaza.pl, najdłużej działający w Polsce serwis z historią pojazdów. Kupujesz auto używane? Koniecznie sprawdź historię pojazdu na autobaza.pl. Si sa, noi del sud parliamo a voce alta. Si sa, noi del sud facciamo discussione imposta. Siamo allergici alle strisce, di restare in fila non ci riesce neanche ai funerali. Fiat 500 w obecnej formie produkowany jest od 2007 roku. Parę lat wcześniej w Tychach rozpoczęła się produkcja czterodrzwiowej Pandy, ale Fiat uznał, że jest miejsce na mały model trzydrzwiowy po zakończeniu produkcji Seicento. Ostatnie egzemplarze tego auta zjechały z taśmy montażowej w 2010 roku. Fiat 500 okazał się strzałem w dziesiątkę, bo z jednej strony grał na nostalgii do klasycznej motoryzacji i nowocześnie interpretował stylistykę retro, a z drugiej strony był samochodem stosunkowo niedrogim, szczególnie kiedy jego konkurentem w tamtym okresie było głównie mini hatch. Citroen wprowadził na rynek model DS3 dopiero rok później i reklamował go wtedy hasłem anty-retro. Na początku Fiat oferował daleko idące możliwości personalizacji w zakresie koloru, elementów karoserii, naklejek na karoserię, felg, tapicerek, a nawet obudów kluczyka. Mówiono wtedy, że kombinacji silnikowych i wizualnych jest około 500 tysięcy. Dziś możliwości personalizacji jest znacznie mniej, za to Fiat co jakiś czas wypuszcza wersje specjalne. W 2016 roku Fiat odświeżył 500. Zmiany były kosmetyczne, a obecnie mamy jeszcze nowsze systemy inforozrywki i nowy silnik od 2020 roku, bo Fiat pozbył się Twinera, Fiera, Multijeta i zastąpił je wszystkie Fireflyem, trzycylindrową litrową jednostką o mocy 70 koni mechanicznych i momencie obrotowym na poziomie 92 Nm i to wszystko okraszone gdzieś tu miękką hybrydą. Jeśli podobał Ci się dźwięk Twinera, to Firefly brzmi podobnie, taka chrypka, ale przez tubę. To nawet dodaje 500C charakteru, niestety nie wpływa na osiągi. 70-konny Firefly z miękką hybrydą jest wolny, a w dodatku znacznie wolniejszy, niż wynikałoby to z danych technicznych. Według oficjalnych informacji ze strony Fiata, czas od 0 do setki powinien wynosić niecałe 14 sekund, co jest absolutnie zrozumiałe w przypadku auta miejskiego. Proforma wykonałem swój pomiar i wyszło mi, uwaga, ponad 19 sekund do setki oraz niecałe 19 sekund od 80 do 120 km na godzinę. Aż nie chciało mi się wierzyć, więc obejrzałem w sieci kilka materiałów z testami przyspieszenia dla tego modelu i okazuje się, że rzeczywiście wyniki są zbliżone do mojego, chociaż mój wynik jest najgorszy. Okej, ważę sporo, na pokładzie miałem też sprzęt do filmowania, więc przy tak małym silniku dodatkowe 20-30 kg może zrobić dużą różnicę. Do tego zestawiłem sobie pomiar 500 z pomiarem 80-konnej Fabii i o ile Fiat jest szybszy przy prędkościach miejskich, o tyle powyżej 55 km na godzinę Skoda go przegania i wygrywa. W sprincie od 0 do setki Fiatowi nie pomagają też krótkie przełożenia. W tym miejscu chcę podkreślić, że mówimy o samochodzie miejskim z silnikiem raczej do miasta, a nie w trasę. Pomiar przyspieszenia ma tu tylko na celu pokazanie osiągów, a są jakie są. Za to krótkie przełożenia oraz miękka hybryda sprawiają, że silnik i samochód sprawiają bardziej wrażenie takiego elastycznego w ruchu miejskim. Miękka hybryda pomaga w chwilach, kiedy potrzebna jest większa elastyczność, czyli w niskim zakresie obrotów. To dlatego, prowadząc 500 po mieście, nie czujesz, żeby silnikowi czegoś brakowało. Jego niemoc wychodzi dopiero poza terenem zabudowanym.
przez lata testowania samochodów nauczyłem się, że samochód nie musi być szybki, żeby się nim przyjemnie jeździło, a producentem, który słynie z przystępnych cenowo i doskonale prowadzących się samochodów, jest Ford. I to nie musi być od razu jakiś RS. Focus ma tak dobrze zestrojone zawieszenie i układ kierowniczy, że nawet ze 110-konnym dieslem poczujesz radość z jazdy, o ile nie okaże się, że samochód był bity z każdej strony, a licznik nie był kręcony jak kołowrotek na zawodach spinningowych. Dlatego przed zakupem pojazdu sprawdź jego VIN w serwisie autobaza.pl. Możesz to zrobić nawet na urządzeniu mobilnym. Z raportu dowiesz się, że na pierwszy rzut oka wyglądający poprawnie Ford Focus drugiej generacji, i to z ostatniego wypustu, ma na liczniku przynajmniej 100 tysięcy kilometrów mniej niż powinien. A w dodatku był bity niczym Niemcy pod Grunwaldem. W raporcie znajdziesz też wynik wyszukiwania kilkunastu baz pojazdów pod kątem kradzieży. Za niecałe 70 zł dostajesz z autobaza.pl raport historii pojazdu, a za dodatkowe 5 zł profesjonalną wycenę na podstawie analiz rynku samochodowego. Uzbrojony w taką wiedzę możesz zdecydować, czy dany samochód w ogóle rozważać, a jeśli tak, to masz dane, które pomogą Ci w negocjacjach ze sprzedającym. Link do serwisu autobaza.pl w opisie wideo. Korzystając z autobaza.pl pomagasz sobie i wspierasz kanał Marek Drives, za co bardzo Ci dziękuję. W mieście 500 jest wystarczająco szybka, a do tego bardzo zwrotna, no i zwraca uwagę niezależnie od koloru lakieru, chociaż w tym czerwonym. O! A tu jeszcze jest w wersji cabrio, co pozwala cieszyć się jazdą z wiatrem we włosach, o ile jeszcze je masz. To cabrio jest na wyrost, raczej większy szyberdach. Podobnie zresztą odsuwał się prezentowy dach w oryginalnej 500, więc nie oczekiwałem od projektantów prawdziwego cabrio. Zresztą wyzwania z tym związane widzieliśmy w Citroenie C3 Pluriel, z którego trzeba było demontować pałąki będące linią dachu, na które nie było potem miejsca w samochodzie. Potem była jeszcze przez chwilę moda na coupe kabriolety i można było kupić Peugeot 206 i 207 CC czy Mitsubishi Colt CZC ze składanym twardym dachem. Konstrukcja już o wiele bardziej skomplikowana, cięższa i droższa. Niestety odsuwany dach w Fiacie 500C ma dwie wady. Pierwsza z nich to ograniczona widoczność wstecz przy pełnym złożeniu, bo dach ma trzy zaprogramowane pozycje, czyli taki szyberdach, cała długość nad kanapą oraz pełne złożenie sięgające aż za zagłówki pasażerów z tyłu. Druga wada to ograniczony w związku z tym dostęp do bagażnika. Więcej o tym w dalszej części testu. Jeśli Fiat 500C ma być Twoim pierwszym doświadczeniem jazdy bez dachu, to bezpieczny wybór. Masz kilka możliwości ustawienia stopnia otwarcia dachu, nie masz obaw o dachowanie, a ponadto dach nie zabiera miejsca w bagażniku, więc samochód w znacznej mierze zachowuje funkcjonalność. Oczywiście tracisz dostęp do większej przestrzeni bagażowej przez klapę na cały tył pojazdu, ale to się da przeżyć. Jeśli masz już doświadczenie z kabrioletami i roadsterami, to zauważysz, że wewnątrz nadal zawiewa od tyłu. Windshot w 500C zakłada się aż za tylnymi zagłówkami. Być może dlatego dział prasowy nie chce się nim specjalnie chwalić. Normalnie mocuje się go za przednimi fotelami, a w roadsterze w ogóle nie masz tego problemu, no bo siedzisz ze ścianą za plecami. Masz przegrodę. Tu dodatkowo jest duża przerwa między oparciem a siedziskiem przednich foteli, więc masz nadmuch prosto w odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Fajne w ciepły dzień, ale jeśli lubisz jeździć bez dachu również w chłodniejsze dni, pisz priv, mam numer do dobrego fizjo. Fotele nie są ogrzewane, nie ma nawet takiej opcji. Pozycja za kierownicą jest wysoka, taka jak na krześle, co akurat może być plusem w aucie miejskim, szczególnie jeśli właśnie rypie cię w kręgosłupie, bo cię przewiało. I nie wiem, co dawne FCA ma z kierunkowskazami. W Jeepie Renegade przełącznik był tak luźny, że na rondzie świeciłem ludziom długimi, a tu z kolei nie da włączyć się kierunkowskazu przypadkiem. Może Włosi nie używają kierunkowskazów? Nie wiem. Porca Madonna, wszyscy wiedzą, dokąd jedziesz. Ty do sklepu, Ginerva do apteki, a Luigi do kochanki. Po co wszystkim od razu pokazywać kierunkowskazem, gdzie jedziesz? Przecież wszyscy wiedzą.
układ kierowniczy jest lekki sam z siebie, a może być jeszcze lżejszy, jeśli włączysz tryb City. Skrzynia biegów jest gumowa, ale skuteczna. No i zużycie paliwa jest zgodne z tym, co podaje Fiat. 4,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym da się osiągnąć bez większego problemu i jest potencjał na poprawę tego wyniku. Na wirtualnych zegarach jest ekoniańka. Wygląda na to, że optymalna prędkość dla tego samochodu to około 75 km na godzinę na szóstym biegu. Zawieszenie i hamulce są ok, widoczność wstecz nawet z podniesioną tylną częścią dachu jest ograniczona, do przodu i na boki jest ok. O wnętrzu Fiata 500 powiedziano już chyba wszystko, jest to nowoczesna interpretacja klasyki, wizualnie bardzo mi się podoba. Nawet zastąpienie analogowego prędkościomierza wyświetlaczem udało się lepiej niż w Mini. Z minusów. Kieszenie w drzwiach są wąskie, więc średnie butelki ledwo się mieszczą, nie mieszczą się też w przednich uchwytach na napoje, więc trzeba trzymać je w tylnych. Z miejscem z tyłu jest tak, że nogi się mieszczą, z głową może być gorzej, ale w cabrio ten drugi problem odpada. Oparcie kanapy dzielone jest na dwie równe połowy, ale aby je złożyć, trzeba nacisnąć dźwignię, a nie za nią pociągnąć. Być może taki mechanizm ma sens w wersji z dachem stałym, gdzie kanapę będziesz składać od strony bagażnika. Ale zanim przejdziemy do bagażnika, chcę zwrócić uwagę na kwestię bezpieczeństwa bagażu pozostawionego w samochodzie z otwartym dachem. I w tym celu muszę wysiąść. Chyba jednak tędy. W kabrioletach zwykle są zamykane schowki albo na klucz, albo są blokowane razem z centralnym zamkiem. To samo dotyczy oparć kanapy. Fiat nawet nie próbuje. Jeśli zostawisz otwarty dach, to złodziej będzie miał dostęp do wszystkiego. Zresztą nie musi nawet wskakiwać przez dach, bo wystarczy dłuższy patyk albo selfie stick. I sam sobie otworzy zamek, bo nie ma deadlocka. Przy okazji, jeżeli zastanawiacie się, czy można zamknąć dach z odległości, tak jak się czasem zamyka okna, przytrzymując przycisk zamknięty dłuższą chwilę? Nie, nie da się. Na koniec bagażnik. Dostęp do niego ograniczony jest przez złożony dach, więc trzeba pociągnąć za dźwignię, a następnie odczekać parę sekund, aż mechanizm zwolni zamek. Pojemność bagażnika wynosi 185 litrów, tu zamiast koła zapasowego jest zestaw audio i zestaw naprawczy. Na zakupy dla bezdzietnej pary wystarczy. Zresztą zawsze można złożyć oparcia i zapakować coś większego, byle tylko przeszło przez niewielki otwór. Wersja z dachem i unoszoną dużą klapą jest jednak praktyczniejsza. Ceny Fiata 500 zaczynają się od niecałych 60 tysięcy złotych za wersję trzydrzwiową. Cabrio kosztuje około 8-8,5 tysiąca złotych więcej w zależności od wersji wyposażenia. To jest wersja Red z dodatkowym wyposażeniem, kosztuje 89 tysięcy złotych. To dlaczego nie kupiłem Fiata 500C i czy nie żałuję? Na liście było kilka samochodów, które można sklasyfikować jako dziwne. Fiata na łopatki rozłożył sprzedawca, niezainteresowany i nieznający produktu. Dopiero w połowie konfiguracji zorientował się, że w ogóle mówimy o cabrio, w ogóle kto to kupi, no. Wygrała najdroższa Mazda MX-5. Tu na szczęście nie było konfiguracji i wystarczyło złożyć kilka podpisów. Salon skompromitował się dopiero po zakupie. I dlatego serwisuję w ogóle w innym punkcie, ale to ich sprawa. W każdym razie Mazda MX-5 to doskonały w prowadzeniu samochód, ponadczasowy i również nawiązujący do klasyki. Jestem z MX-5 bardzo zadowolony, ale gdybym mieszkał w małym miasteczku, gdzieś na południu Europy, w cieplejszym klimacie, chociaż akurat dziś jest bardzo ciepło, pewnie wybrałbym wtedy Fiata 500C i ten samochód broniłby się do dziś. Więcej o Mazdzie MX-5 i procesie decyzyjnym na naszym wspólnym kanale Ania i Marek jadą, link w opisie. A jak Tobie podoba się Fiat 500C? Czy masz cabrio, a może jakieś rozważasz? A nie wiem, może masz Fiata 500, 500C albo Abartha? Napisz mi w komentarzach pod filmem. Jeśli podobają Ci się moje sarkastyczne, do rzeczy, a może nawet nieco zabawne testy, zasubskrybuj kanał Marek Drives i daj łapkę w górę. Naciśnij też dzwoneczek, aby nie przegapić nowych odcinków. Chcesz więcej i na luzie? Wbijaj na kanał Ania i Marek jadą, link na ekranie.